Hej kochani! Hej kochani! Dziś mamy dla was haul. Haul świąteczny, haul filcowy. Wszystkie rzeczy, które wam dziś pokażemy są z Felt Label. Robione ręcznie przez Martynę, którą bardzo pozdrawiam. I co roku nam przysyła różne takie fajne rzeczy na święta. Stwierdziłam, że robimy cały film, bo mamy tych rzeczy bardzo dużo. I może ktoś będzie zainteresowany czymś na święta już teraz. A kupujcie wcześniej, bo później będzie ciężko. No właśnie, Darek już wyciąga pierwszą choinkę. Choinkę była, ale tak postawiam. Zobaczcie, jaka jest. Jest bardzo duża. I ma psztyczek na te LEDy. To już jest napisane do końca? To? O, tak może widzisz? Tak, fajnie? Fajnie, z tyłu będzie stało. Przepraszamy z tyłu za bałagan, ale tam trwają DIY. Prace świąteczne trwają. No do tej choinki, którą mamy z tyłu, to można na nie pozawieszać różne ozdoby. Bąki, bo wystają takie kioszki. Więc możecie, co tu chcecie sobie zawiesić, to jest tak wycięte. Jest na drewnianej nóżce, tu na dole też mamy drewno. No jest LEDowa, więc na baterii nie zużywa dużo energii. Super sprawa. W ogóle co do choinek, to w tym roku bardzo, bardzo modne są minimalistyczne choinki, takie nietypowe. W zeszłym roku też było takie drewniane właśnie. Drewniane, ale... Jakieś wieszanie lampek, tylko jak... Kształt choinki, czy robienie kółek na przykład na ścianie. Tak. Akurat nie jestem za tym sposobem, bo uważam, że to jest taka łatwizna. Ja wolę taką tradycyjną choinkę. Może być żywa, może być sztuczna, ale tak... No bogato, żeby łańcuch, bomby, lampki. Właśnie ja lubię takie rzeczy, ale to możecie na moim kanale znajdziecie, jak już ubrać fajnie choinkę. No i jak Darek też robi bardzo fajne ozdoby, różne na święta. Ale dobra, wracając do ozdób z filcu, pokażę jeszcze drugą choinkę, bo tutaj na stronie znajdziecie różne choinki. Jeżeli właśnie wolicie minimalizm, jeżeli wolicie mniejsze, bez lampek. Druga jest taka i ona już jest, zobaczcie, ona już jest do powieszenia, możemy sobie tu zawiesić, na drzwiach, na ścianie, w oknie, gdzie tylko chcecie. I również ma tutaj takie kołeczki, na których takie możecie same zawiesić co chcecie. Tu można na przykład zawiesić lampki, bo tu nie ma lampek. Tu można zawiesić bombki, można zawiesić drewniane ozdoby, można zawiesić cukierki, co tylko chcecie. Mnóstwo z inspiracji, szczególnie na Pinterestie. Jak wejdziecie na Pinterest, to znajdziecie dużo. Można zrobić też własne ozdoby, tak jak Dariusz. Tak jak Dariusz, to zobaczycie. W każdym razie polecamy wam te choinki, jeżeli lubicie właśnie taki styl, jeżeli lubicie w ogóle filc. Kolejna rzecz, wieńce. Mi się najbardziej podobały i to właśnie ja wybierałem te wieńce. Bardzo zimowe. Tu mam akurat jeden taki ze śnieżynek, biały. One są klejone gorącym klejem, tak? Więc są wytrzymałe. No, pięknie to wygląda, naprawdę super. Można powiesić to na drzwi. Możecie jeszcze wpiąć tutaj jakieś prawdziwe gałązki albo gałązki z choinki. Mogą też być sztuczne, które wam właśnie to szybko nie zwiędnie i nie opadnie. Można też w oknie powiesić, to też fajnie wygląda. Właśnie, fajne właśnie, żeby można też lampki jakieś małe... To jest w ogóle bardzo lekkie, to nie jest ciężkie, takie prawdziwe. Nie, też musicie uważać na to, żeby tego nie zniszczyć, więc nie wieszajcie jakichś takich ciężkich ozdób na tym, żeby to się nie porwało nam. Ale samo w sobie już jest fajną ozdobą, także to jest są śnieżynki, to jest jemioła, takie gąski jemioły i mamy jeszcze jeden, listki takie pnącza jakby, także wzorów jest kilka. Fajnie, szkoda, że nie ma tego w kolorach. Ale nie, co w kolorach. Są też no właśnie to właśnie chciałam powiedzieć, że możesz wybrać jakie chcesz, na przykład pięknie wyglądają takie, ale na przykład w kolorze cytrynowym. Ja wybrałam szary, bo to jest bardzo popularny kolor filcu. Idealnie wybrałaś Karolina, bo u nas w tym roku święta są biało, srebrne. I więc nada się. Ale w każdym razie, jeżeli chcecie inny kolor, czerwony to będzie pięknie wyglądał, niebieski, jaki tam macie, jaki macie motyw przewodni. Następna rzecz właśnie... Okręgi. Podstawki. To tego nam brakuje tutaj. Nie mieliśmy właśnie podstawek na tym stole, który widzicie z tyłu, będą teraz idealne, takie żółte, super będą tu wyglądały. Fajna, fajna opcja właśnie. Wybrałam żółte, bo stwierdziłam, że będzie to fajny właśnie kontrast do szarego. I też pasuje do naszej kuchni, takie biało-czarnej, więc tak, żółte pasuje do super. Super to się prezentuje. Akurat, sporo ich wybrać. Akurat to taki, jest 6? No sporo ich jest, 6. 6. Akurat taki wzór, to jest taki bardziej marokański wzór, ale znajdziecie też inne wykroje. Znajdziecie puzzle, my już pokazywaliśmy wam, mieliśmy i na starym mieszkaniu właśnie te puzzle i... Tak, puzzle nadal są na nowym. Co jeszcze mieliśmy? Już. Jakieś jeszcze inne wzory? Też takie właśnie podstawki puzzle, ale pod kamerą mieliśmy też małe puzelki. No tak. Nie, i słuchajcie, to się w ogóle nie zaciąga, bo widzicie, to jest wzór. To się nie zaciąga, nie pruje się, o tak, bo to jest cięte laserowo, więc to jest fajna sprawa. I też ten filc jest bardzo gruby, to nie jest tak, że to jest jakiś tam cieniutki filc. Tu jest akurat napis Hello, ale on jest sklejony z dwóch filców, żeby był grubszy. No taki, co tu dużo opowiadać, napis. Który możecie postawić gdzieś na szatce, możecie sobie przykleić na ścianę. Przyczepić gdzieś, albo jakąś delikatną albo taśmą. Albo drzwi, wiesz, takiej Hello. Też fajnie się prezentuje. Super sprawa. Akurat nie wiem, czy w tamtym pudełku znalazłeś, ale tutaj w tym jest dołączona taśma do przyklejenia właśnie. Ale tej taśmy to ja się trochę boję, wiesz dlaczego?
Jest to ten sam, dlatego to przykro. No, ja się boję taśmy. Powiem wam tak, ja się też boję taśmy, ja bym tego na ścianę nie przylepiał. Można to przyczepić do jakiejś szafki albo. Ale powiedz dlaczego przykleić, bo później z taśmą schodzi tynk. Tak, na naszym starym mieszkaniu odeszły nam lusterka, to wiecie na pewno. Więc ja bym. Ale fakt, że taśma jest dołączona, można na szafkę przykleić. Można przykleić na szafkę, ja bym przykleiła właśnie na drzwi. Na pewno znajdziemy dużo miejsc teraz i dużo zastosowań do tego napisu Mr. and Mrs. Też bardzo fajny na prezent jakiś tam dla pary. To wszystko w prezencie byś podarowała. Mhm. Okej, okay, teraz mamy dwa obrazki. Ja akurat mam płuca, a ja mam mózg. Kara ma mózg. Ja jestem mózgiem tej operacji. Ja wszystkim. No dobra, niech ci będzie. Ty już jesteś mózgiem. Fajnie. Świetnie to wygląda, sklejone takie dwóch warstw, efekt 3D daje, ładnie to wygląda i pięknie się prezentuje. A co powiesz o tym motywie, nie jest zbyt kontrowersyjny, że wieszasz sobie na ścianie mózga do serca? Trzeba, właśnie fajnie, takie nowoczesne coś, żebyśmy pamiętali, żeby dbać o siebie, żeby się zdrowo odżywiać, pamiętać o swoich pustach i przede wszystkim myśleć nad tym, co robimy, więc dlatego mózg, pomyślicie sobie na ścianie, myślicie, ha, myśl. Myśl na tym, co robisz. Kolejne podstawki. Tutaj mamy czerwone. Te podarujemy rodzicom, bo rodzice w tym roku mają czerwone święta. Dokładnie. Tak. Więc tego nie będę odpakowywać, ale widzicie wzór. To są takie zygzaki. Także cztery podstaweczki. Rodzice powiedzieli, że przyjmą każdy filc dekoracyjny do siebie. Bardzo fajnie wygląda. Bardzo się podoba. No. I dalej wyciągamy kolejne ozdoby. Tutaj mam śnieżynki na choinkę. Ja też nie wiem, czy będziemy je rozpakowywali. Tutaj masz podstawki, bo nie ma sznurków. Ja chcę pokazać. A, to jest, nie wierzę, to jest cały jeden kawałek. To jest łańcuch. Ale czaderski. Girlanda, to śnieżynek. Zobaczcie, jaka fajna. Ekstra, można na tą choinkę powiesić, tak wiesz? I mamy też bombki, czyli filcowe gwiazdeczki. Śnieżyneczki. To też jest łańcuch. Też łańcuch. Nie ogarnęłam tego. Fajnie, fajnie. Dobra, to się przyda. Powiesimy sobie w oknie. Tutaj taki Darek mówi, mamy mnóstwo podstawek. To są najlepsze rzeczy w ogóle. Te podstawki idealnie spisują się po prostu cały rok. A to jest taka opaska. Opaska śnieżynkowa. To też dla ciebie, kocie. Dziękuję. Mariusz miała opaskę śnieżynkową. Na święta. Okay. Kociałową. No co, moi drodzy, to już chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będziemy kręcić więcej takich filmów świątecznych. Na pewno jeszcze nie jeden się pokaże w grudniu. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie, więc możecie wpaść na stronę i zobaczyć produkty. Śpieszcie się, bo może już się coś uprzedało i oczywiście będziecie smutni, bo nie będzie to dla was. Bardzo dobre pomysły na prezent, tak jak już mówiłam. Okej, żegnamy się. Pa, pa! Pa!